Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj zaprezentujemy Wam czworobok na srebrną odznakę jeździecką. Postaram się Wam opowiedzieć każdy element dokładnie, jak powinniśmy go wykonać, więc zachęcam Was do oglądania. Aby podejść do srebrnej odznaki jeździeckiej, trzeba mieć ukończony 9 rok życia. I przepisy, które nas obowiązują na egzaminie na srebrną odznakę, to są ogólne przepisy ujeżdżenia Polskiego Związku Jeździeckiego. Niedozwolone jest używanie wodzy pomocniczych oraz aby przejechać czworobok z ostrogami, musimy najpierw się spytać komisji i dostać zgodę. Kiełzna, które są dozwolone, to tak samo jak zawarte jest w przepisach Polskiego Związku Jeździeckiego na temat dyscypliny ujeżdżenia. Oraz ubiór powinien być schludny, najlepiej konkursowy. Srebrna odznaka jest na poziomie klasy P w ujeżdżeniu. Znaczy to, że już wymagane jest większe zaangażowanie jeźdźca, prowadzenie konia na pomocach, w lekkim podstawieniu i oczywiście musimy umieć elementy rzucia z ręki oraz prowadzenia konia na kontakcie. Wykroczenie konia z czworoboku czterema nogami eliminuje z egzaminu oraz trzeci błąd na czworoboku także eliminuje jeźdźca z dalszego przebiegu. Czworobok rozpoczynamy wjazdem na linię środkową w literce A. W busie ćwiczebnym robimy zatrzymanie w X, nieruchomość, ukłon i ruszamy w busem. Pamiętamy, że cały czworobok poruszamy się w busie ćwiczebnym. Wjeżdżamy na przekątną literka M, K, poszerzenie, skrócenie do busa roboczego, w literce B skręcamy w lewo, w literce E w prawo. I tu szykujemy się do zatrzymania do stój w literce C. Pilnujemy, by zatrzymanie było na wysokości ramienia jeźdźca. Ruszamy z tempem. Wjeżdżamy na krótką przekątną między M a E. I poruszamy się w stępie swobodnym. Utrzymując regularność kroków. W literce E nabieramy wodze, w literce K ruszamy kłusem roboczym, w literce A robimy zagalopowanie na lewą nogę. Od F do M robimy dodanie w galopie, w literce C robimy koło 15 metrów w galopie. I od H do K robimy wężyk do linii ćwiartkowej. Wjeżdżamy na przekątną FXH. W X robimy przejście do kółsa roboczego. I między H a C robimy zagalopowanie. Na ścianie od M, B, F robimy dodanie w galopie. W A koło 15 metrów. I między K, E, H robimy wężyk do linii ćwiartkowej. Wjeżdżamy na przekątną MXK, dogalopowujemy do samej literki K i robimy przejście do kłusa. Wjeżdżamy na przekątną FXH i robimy dodanie w kłusie. W literce
B robimy koło 20 metrów w rzuciu z ręki. W kłusie anglezowanym. Wracamy do kłusa roboczego w literce B. I szykujemy się do wjazdu na linię środkową w literce A. W X-ie zatrzymanie, nieruchomość, ukłon i zjeżdżamy na długiej wodze z czworobokiem. Moi drodzy, to na tyle co do czworoboków na srebrną odznakę jeździecką. Mam nadzieję, że Wam pomogłam i przybliżyłam Wam temat egzaminów na srebrną odznakę. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia.